żeby oswoić się trochę lepiej z miarą łukową kąta, czyli miarą kąta w radianach, żeby wyrobić sobie pewną intuicję na temat tego, co dana miara oznacza i na przykład w której ćwiartce taki kąt się znajduje, to tutaj zrobimy sobie takie proste ćwiczenie, które będzie polegało na tym, żeby zaznaczyć w układzie współrzędnych te trzy kąty, które tutaj są podane. Ich miary są podane w radianach. Zwykle jak się podaje miarę kątów w radianach, to się nie pisze tych jednostek radianów, dlatego że miara łukowa to jest stosunek długości, więc to jest liczba niemianowana, nie ma potrzeby pisać tej jednostki. Ale tutaj, żeby podkreślić, że to jest miara łukowa, że jest w radianach, to ja napisałem te jednostki, które zwykle się pomija. No Przypomnę, jak się mierzy kąty w układzie współrzędnych. Tutaj zaczynamy mierzyć kąt od dodatniej półprostej w kierunku osi x, która tutaj jest na czerwono podkreślona, no i obracamy się w, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, czyli w tę stronę. No i tutaj dorysowujemy drugie ramię kąta, obracając się o taki kąt, jaki tu jest podany. No i teraz zadanie dla nas jest takie, jak będziemy się tutaj obracać, tak jak strzałka pokazuje, o taki kąt, jaki jakie tutaj mamy podane te kąty, to w której ćwiartce wylądujemy? To jest nasze zadanie i jak zwykle zachęcam Cię, i pauzę i spróbuj najpierw samodzielnie się zastanowić, jak to rozwiązać. No dobrze, zakładając, że próba była podjęta, popatrzmy na to razem. Tutaj mam kąt 3pi przez 5. No to zastanówmy się najpierw, czy to jest więcej niż pi drugich, czy mniej niż pi drugi. Dlaczego pi drugi? Dlatego, że pi drugich to jest kąt prosty. To jest kąt odpowiadający tutaj ramieniu ustawionemu dokładnie pionowo w kierunku osi Y. Czyli gdybyśmy się obrócili o pi drugich, to byśmy dojechali do, do osi Y. No i teraz pytanie, czy przekroczymy tę oś, czy nie? No to zastanówmy się, czy to jest więcej niż pi drugich, czy, nie, czy mniej. Popatrzmy. 3 piąte to jest na pewno więcej niż 3 szóste. A 3 piąte pi to będzie więcej niż 3 szóste pi. A 3 szóste pi to jest to samo, co pi drugich. Dlaczego 3 piąte jest więcej niż 3 szóste? No dlatego, że jak zwiększymy mianownik, to, to dzielimy przez większą liczbę, ułamek się zmniejszy. Czyli widzimy, że ten kąt jest większy niż pi drugich. Czyli na pewno przekroczymy tutaj tę granicę i tutaj pojedziemy dalej niż jest oś Y. To no teraz pytanie, czy wylądujemy w drugiej ćwiartce, czy może jeszcze dalej? No dalej nie pojedziemy, dlatego że widzimy, że to jest na pewno mniej niż pi, dlatego że 3 piąte to jest mniej niż 1, czyli 3 pi przez 5 to jest mniej niż pi, czyli na pewno nie dojedziemy tutaj do końca drugiej ćwiartki. Czyli ten kąt będzie się znajdował gdzieś tutaj. To będzie jakiś taki kąt. Czyli on znajduje się w drugiej ćwiartce. Dobrze, popatrzmy na kąt 2pi przez 7. No, widzimy, że to jest na pewno mniej niż 2pi przez 7, to jest na pewno mniej niż pi drugich, dlatego że gdyby tutaj było 3,5 przez 7, to było pi drugich, a to jest dużo mniej. Oczywiście to jest więcej niż 0, więc znajdziemy się w pierwszej ćwiartce, czyli ten kąt będzie wyglądał jakoś tak. To jest ten nasz zielony kąt. 2pi przez 7, czyli on znajduje się w pierwszej ćwiartce. No i popatrzmy jeszcze na ten ostatni kąt. Tutaj mamy 3 radiany. Ile to jest 3 radiany? No, musimy to porównać jakoś z pi albo z pi drugich, to przypomnijmy sobie, ile jest równe pi? Pi to jest liczba niewymierna, której rozwinięcie dziesiętne zaczyna się od trójki, a po przecinku mamy 1, 4, 1, 5, 9 i tak dalej. Ktoś może pamięta więcej cyfr niż ja, ja pamiętam tylko te pierwsze 6. Czyli widzimy, że 3 to jest troszeczkę mniej niż pi. Czyli 3 to jest troszeczkę mniej niż pi, ale to jest na pewno więcej niż pi drugich, dlatego że pi drugich to będzie troszkę więcej niż półtora. No to widzimy, że trójca jest bardzo blisko do pi, czyli ten kąt będzie bardzo bliski pi, ale mniejszy niż pi. Czyli ten kąt będzie wyglądał jakoś tak: tu będzie blisko. Blisko kąta Pi, no ale wyląduje w drugiej ćwiartce.